prostu jest dla tych, którzy chcą się sprawdzić. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, dobra, idę do oszczędza siebie albo swój własny samochód, to dzisiaj nie startuje, tylko przygląda się, jak inni startują. Ale zachęcam wszystkich, żeby sprawdzili. Na czym polega ta dzisiejsza próba? Już chyba końcówka Szkoły Bezpiecznej Jazdy. Dzisiaj sprawdzian totalny. Tak, rzeczywiście dzisiaj pokażą, co zapamiętali i czego się nauczyli. Jest to po prostu sprawdzian, a przy okazji na śliskiej nawierzchni, ponieważ śniegu nam troszeczkę dosypało, czyli umiejętność obsługi kierownicy, a także panowanie nad pedałem przyspieszenia, żeby nie przesadzać, poślizg nie wpadać. No i po prostu orientacja w trasie próby, bo kto pomyli, to po prostu na szarym końcu będzie liczony. Jak wygląda sama trasa? Mamy na początku kombinowaną trasę slalom szybki, dosyć długi, później ósemeczka i na końcu powrót między bramkami i finezyjne zatrzymanie się na śliskiej nawierzchni ośnieżonej z linią mety między osiami kół, czyli musi przednią osią przekroczyć, a tylno nie, ponieważ dużo punktów karnych za przekroczenie. Czyli umiejętność po prostu wyhamowania na śliskiej nawierzchni. W tym momencie podsumowanie Szkoły Bezpiecznej Jazdy. Spotykam Arkadiusza Maksyniuka, na co dzień zastępca dyrektora WORD-u, również radny powiatowy. Panie Arku, pan trzyma w ręku numerek już. Mój startowy. No właśnie, to pana startowy numerek. Tak jest. Jak to wygląda dzisiaj? No pięknie, pogoda wymarzona, warunki śliczne, mamy śnieg, czyli może mogą wszyscy uczestnicy tutaj sobie spokojnie podriftować, kręcić kółka, sprawdzić swoje umiejętności. I myślę, że to jest to, o co chodzi, żeby po prostu ta spójność z autem była jak największa, a zaraz poprzez te przejazdy próbne będziemy wiedzieli, na kogo ile stać. Po zainteresowaniu widać, że pomysł ze Szkołą Bezpiecznej Jazdy zimową wypalił. Po raz kolejny w sumie. No tak, muszę tu się pochwalić, że jesteśmy chyba jedynym WORD-em w Polsce, który do tej pory robił to za darmo i z taką, że tak powiem, z takim zaangażowaniem, które pozwalało na to, żeby tylu tych uczestników było. Ładnie się tutaj i Automobil Klub, i ten motocyklowy klub pana Kozłowskiego, Grom, w to wszystko wkomponował, także to ich zasługa, a my jesteśmy tylko, że tak powiem, życzliwym pomocnikiem tego, żeby to funkcjonowało i żeby te zdrowe zasady po prostu były wpajane i wdrażane, żeby każdy jak najmocniej mógł się tym posługiwać w życiu codziennym.